Siema ludziska, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Medieval 2 Total War dodatku Kingdoms Kompania Krzyżowców. Okej, okay, teraz tutaj będę się starał ogólnie ruszyć wszystkimi siłami na Bagdad nad Eufrat i Tygrys, a tutaj będę, mam nadzieję, że będę miał spokój z księstwem Antochi. Jeszcze ruszymy sobie na tą wyspę dopiero wtedy, kiedy rozdysponuję generałów, a nawet no, nie zauważam, że jakaś armia tutaj jeszcze jest. Szkoda, że nie prowadzę tu dwóch dowódców, bardzo mi się to przydało. Dobra, na razie na obóz tutaj, chłopaków to trzeba wywalić. Więc tak, kto tutaj jest dobrym zarządcą? Nie no, króla nie będę tu dawał. To jest dobry. Muszę się dopatrzeć później na lojalność. Dobra, wraca się tutaj, a wysport na stateczek. Was tutaj. No. Okej. Okay. Może tę flotę sobie połączę w razie W, żeby mnie nie zrypili. Okej, okay, tu chłopaki za 3 tury dojdą. Szpieg by się tu przydał. Muszę zobaczyć tutaj, gdzie jest jakieś miejsce. Racja pogorszona. Co za to bizantyjskie kiepskie. Raport rekrutacji. Luz. Raport budowy. Luz. Zamek gotowy do ulepszenia. Where? Nie wiem, czy to się w ogóle nie opłaca, ale dobra, weźmiemy sobie taką full kasy. Finanse jesteśmy pod względem najlepszym. Okej, okay, tu w Kairze trzeba trochę zamieszania porobić. Okej, okay, naprawa tu jest. Koszary milicyjne też weźmiemy, doszkolimy sobie całą ekipę. Co tu w Jerozolimie? Tu jest paru dowódców. No nie za bardzo tu nie mogę budować. O, mogę to ulepszyć. Dobra, wszystko bierzemy. Tu rekrutacja, niech się chłopaki rekrutują. Okej, okay, tu też. Dobra, i konnice głównie. Okej, okay, dobra. Jej chłopaczka, jeśli skrycie możesz opłacić całego tego świata, to teraz jest odpowiedni moment, by wprowadzić ten plan życia i na Hrajsa prawie uzyskała pozycję światowego lidera. No, prawie. Dobra, bierzemy ją. Okej. Okay. Dobra, chłopaków do Jerozolimy. Okej, okay, świetnie. Dobra, tu mogę sobie utworzyć ładną armię, nawet dwie. Nie wiem, czy mam dowódców. Świetnie. Nawet takich w miarę wyszkolonych, chyba będą się jednak jeszcze króla wyciągnąć. Król Boldin Wszechpotężny, no, autorytet coś jest, przywódca frakcji, legendarny dowódca, talent dowódczy, pewny obrońca, inteligencja polityczna potężny, wybitny krzyżowiec, bohater chrześcijaństwa, nocny wojownik, patron bitwy, on uhonorowany, silny napastnik, pytanie pokiereszowany, bezlitosny zdobywca, uje opowiadać historię, aktywny nocą, nie posiada strachu. Dużo tego jeszcze ma? Kobieciarz. Lubi krew. Masakra. Okej, okay, dobra. Tak, by the way. Tu dwie tury. Gdzie ten szpieg? Miał mi tu odkrywać, a se w kulki leci. Królestwo Antochi. O cholera, tu trzeba się sprężać. Mi się wygasło, dobra, mnie to nie interesuje, chcę tu zobaczyć, co oni tu nam wyprawiać, tu jest kufa. Ej, wy się tak bawić nie będziemy, będą się tu przejść przez ziemię Antochi aż pod Bagdad. Uu. Dobra, zobaczymy, co oni tu wywiną, ja nie chcę, żeby mnie odgrodzili, no, to jest w końcu mój cel militarny.
Ja nie chcę tu z nimi sobie wariować. Dyplomację. No z nimi są na sprzymierzeńcu. Księcia Antiochii są sprzymierzeni z nami i z cesarstwem bizantyjskim. Nie za bardzo mi to odpowiada. Dobra, was chłopaki tutaj zostawiamy. Wyciągamy całą bandę. Nice. Dobra, zróbcie rozgrzewkę. Pięknie, żebym tutaj nie miał żadnych przeszkód. Dobra, chłopaki, wy tu się ustawcie. Patrzcie to. Takich niedobitków to ja wam tutaj wyślę, bo ich nie potrzebuję. Potrzebuję pełną armię. Jest lipa. Chyba, że tu wyciągniemy jeszcze. Ile tutaj w ogóle mam miejsca? Raz, dwa, trzy, sześć. Sześć oddziałów mogę wyciągnąć ze spokojem. To weźmiemy sobie trzy te i trzy te. Was tutaj zapraszamy. Okej, luz. Statki na dwa oddziały. Okej, będziemy na następnej misji kombinować. Przecież mam takie fundusze, że to się w pale nie mieści. Dobra, chłopaki. Więc tak. Jeden statek, drugi statek. Okej. Cholera. Nie wygram tego wyścigu. Mam głowę, bo gdy w gniewie są armię na Bagdad, czy ukryjcie się w ziemi, czy na niebie, ściągniesz nas ze swojej obrony, niczym lew. Żadne dusze spala wasze miasto, wasze ziemi i was. Jeśli chcecie ocalić swój ród, wysłuchajcie mojej rady, a jeśli tego nie uczynicie, użyjcie co Bóg wam przeznaczył. Oto wiadomość od Heluga do kalifa Bagdadu. Mongolska horda pod wodzą Helegu zajęła i rozbiła Bagdad. Mówi się, że Mongołowie nie pozostawili po sobie nawet dwóch kamieni, które stałyby jeden na drugim i że rzeka Tygrys zwróciła od Inkastu z tysiącem ksiąg i zwojów, które też nie do niej trafiły. Czyli rozpierdolę zrobili. Okej, dobra, no to najwyżej będziemy z Mongołami w wojnę. Najwyżej się potem wycofam od księstwa Antiochii. Okej, jak to w Kairze sytuacja się prezentuje? Co miesiąc wyścigi, cholera. Ma być wszystko jak w zegarku. Dobra, chłopaki. Okupujecie, tak? Milutko. Jestem ciekawy, co wywinie księstwo bizantyjskie. Okej, dar. Trzymaj się w tej wysokości. Dwie tury! Jedną turę się spóźniłem. Okej. Bardziej mnie teraz interesuje ta wyspa. Udało się, ludzisko, udało się. A co to z tą... Zaatakujmy. Nocą. Myślicie, co ja to zrobię z automatu, bo nie chcę tutaj sobie kombinować, bo na zwycięstwo. Ludność do eksterminacji, dziękuję. Nikozja. Nie mam właściwie już policji 17. Ej, bardzo prosta kampania będzie. A
No właśnie, czy się broni. This dark powder may look innocent enough, but when brought to spark, it explodes with a force that is unmatched. This terrible weapon will make armor obsolete and render castle walls near useless. It would be wise to be the first to master its use in war. No. A, to będą armaty. Dobra, chłopaki, jak tutaj mam idzie? Zaatakujmy. Jedna kwiatka więcej zawsze. Ludność do eksterminacji. Dziękuję. Nie mam miłosierdzia. Do mieszkańców. Okej, dobra. Zobaczmy co teraz tu. Nikozja. Teraz na statek. Tu się przydałoby wykształcić jednego debila. Debila jak debila, ale ja tu potrzebuję dyplomaty. Dyplomatę szkolił, cholera wie. Co to ćwiczy? No, to się też przyda tutaj. Będziemy mieć tu bazę operacyjną. Chwilę, muszę zobaczyć, czy muszę Tripoliska i Mazul. Jest, dobra. Pozostało 9 tur do trzymania. Jeszcze bagel mi tu został. Przeżyłem frakcję Egipt, jest wszystko. Git, okej. Okay. Chłopaki, wy... Co ja tu mam z wami, z biedakami zrobić? Mam tu jakieś dyplomaty, tak by the way. Agenci. Jest, jeden w Trypolisie. Gdzie ty jesteś? I z... legenda mapy. Złóżmy ofertę. Dobra. Damy. Okej, okay, dobra, dacie, dacie. Ej, nie dali mi tego. Ale łajzy. Dobra, poczekamy turę. Ej, ja przecież nic nie robię. Procesja robuje Konstantynopol. Już jest dzień czwartej kozycji wraz z weneckim sojusznikiem Kosowo odrażający akcję barbarzyńcy nie oszczędzuje Boga z kobiet ani świętych relikwii. Tak, dyplomaty, tak, ale ja chcę... Tak. My wyglądamy. Wyglądacie. I dam wam 300, taką futi klasy, albo 1000. Złóżmy ofertę. Ale ja testy legendę mapy. No. Oh fuck! This shit! Nie ogarniam tematu. Ja tu muszę się pośpieszyć z tym Bagdadem, bo to jest kurwa niewesoła sytuacja. Dobra, tu mam szpiega mojego. Z powrotem pod Bagdad. Ty też. Muszę mieć tu pełen wgląd na sytuację. Ty się wycofuję. Teraz tak. Jakaś tam sobie armia pomyka. Dobra, wy się spotkacie w połowie drogi, tutaj naprawę trzeba zrobić, okej, okay, rekruta, oczywiście to, strażnica miejska, trochę na niech koszty spadną, straż miejska też, tutaj rekrutacji jeszcze nic nie mam, punkt handlowy żywnością, dom publiczny, też się przyda, niech mają, mam nadzieję, że mi się armia nie zmutuje, cholera, mogłem teraz zapisać, nie pomyślałem. Okej, okay, nice. Pełna armia na Bagdad. Oni przejęli Kufę. Tego się obawiałem. Mam nadzieję, że tu Mongołów nigdzie nie będzie. Przejebane.
Bardzo przejebane. Dobra, chłopaki, to trzeba pewnym. Bym werbunek zarządzić. Mi się to zaczyna już mniej podobać. Teraz fantochi będzie miał przejebane. Rychła porażka. Ty mogłeś ich tutaj. Patrzcie, gdzie oni kurwa wylezą. Ja nie miałem z wami co chłopaki zrobić. Dobra, zrobimy kontr atak w razie W. Teraz tak. Oni tu chyba cisną specjalnie do mnie. Okej. Okay. Wyjdziemy naprzeciw. A to rebelianci tylko. Okej. Okay. Mam problem. Bardzo nie wiem, co mam zrobić tutaj. Ale rycerze Trypolisu. Pięknie. Coś do mnie. Dobra, chłopaki, tutaj będzie ostry werbunek w razie W, jak ruszymy potem na Bizancjum. Muszę tutaj się dobrze zaopatrywać. Armia. Całą trójkę dowódców. Tam będą trzy armie utworzone. Okej. Wy jeszcze nie możecie ruszyć. Wojna! Strzym do lodu, ludzie! Dobrze, ty króla wysłałem. Bez dyskusji, tam będziemy ciąć ich jak w pień. Dobra, chłopaki. Tak chcieliście? No. Tak zrobimy. Ale to może wywalimy dowódców. Miło. Widzimy całą akurat. Okej. Okay. Z tymi nie chcę to za bardzo zrobić. Okej. Okay. Chłopaki szturmem na Bagdad. Dwie tury. Jestem ciekawy. Wstrzymaj ogień. Właściwy mąż. Bierzemy cię, to przyjedziemy w Aleksandrii. Not good. Aleksandria. Ja tu mam armię, coś mi się zrobiła. No i skąd tutaj się tyle wzięło? Bydło. Dobra. Jeśli tak, no to wyciągamy was tutaj na Bliski Wschód. Dwóch dowódców tutaj mam. Fuck. Dobra. Gdzie jest ta armia, co za Aleksandr idzie? Teraz się tu połączycie. Was tutaj muszę chyba werbunek tutaj przyrobić. Rekrutacja. Nie chcę kopłona. Okej. Okay. Ci nie wiem za bardzo, co zrobić, mam głowie. Antofia też tutaj nie wie, co ma zrobić. Okej,
Okej. Okej, myślę, że to zmienię bazę wypadową. Dobra. O, właściwy mąż, bierzemy cię. Gdzie jest ta armia, którą tutaj teraz mam na widoku? Dobra, wy tutaj. Dość eksterminacji oczywiście. Wracę z powrotem na swój stateczek. Bagdad. Jak zawsze gwiazdka więcej. I ludziska. Dość eksterminacji, ok. Mam cele załatwione. Ciebie bym poprosił tutaj, żebyś mi podpatrzył, co tutaj mamy między Eufratem a Tygrysem. Gdzieś tu też widzę Królestwo Antoch i też... a nie, może... Myślę, tak połączyć te wszystkie swoje ziemie. Bizancjum... Idź tam. Teraz tak, co bym chciał tutaj zrobić? Mongolowie tu mi trochę przeszkadzają. Tego dowódcy nie mogę przerzucić, bo mi się teraz cholernie by przydał. Zresztą jakaś tam sprawa musi rypnąć. Się tak komplikuje. Przybywa inwazja, Mongołowie. Księstwo Antochi, wojna. Okej. Bagdad jest opór? What? A, opór jest daremny, dobra. Czy to wszystko naprawiłem? Nie. Rekrutować też nie mogę. Dobra, ulepszymy trochę to miasto. Aj, fuck. Naprawa tu budynków. Oczywiście teraz rozbudujemy. Rekrutacja nic. Okej. Dyplomacja. On trochę coś kombinuje, czy nie? Piątek 13. Piątek 13 na rozkaz króla Filipa Francji w całej Europie dokonano aresztowań typoluszy. Widzę, że oskarżono ponad 100 zbrodni wyłącznie z herezją, sodomią i praktykami pogańskimi rytuałów. Aresztowania sprawiły, że wielu wierzy dziś w iż piątek 13 dzień miesiąca jest zaistny pechowy. No taka prawda. Samego dowódcy muszę tu wyciągnąć. Fuck. Chłopaki, przetransportować się tu. Wszystko jak leci. Żeby tylko te armie nie zbuntowały. Których nie mam nigdzie żadnego dowodzenia. Będzie bolało. Chyba, że oni w turę dojdą. Gdzie jest ta armia? Co tu? Wy się wycofajcie pod Jerozolimę. Będzie za piękny... Piękna obrona samej Jerozolimy. Wstrzymaj ogień. Dobra, teraz mogę to wziąć. Mongołowie zaczynają zabawę. O! Myśli złodziei bierzemy. Okej, dobra, chłopaki. Dobra, Albasada. Gdzie jest ta armia? Mam nadzieję, że uda mi się jakoś ją rozpieprzyć. Okej. Dowódca.
spierdalać sportem. Jerozolima.